Siemano, witam Was w kolejnym odcinku serii Bartek 5 minut. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić stirfraya z soczewicą. Użyjemy akurat dwóch kolorów, a do tego schabu wieprzowego, sosu sojowego, masła orzechowego, marchewki i pieczarek. Jak to zrobić, jak to smakuje? Zobaczymy już zaraz. Zaczynamy od tego, żeby do wody, w której będziemy gotować soczewicę, dodać odrobinę soli. Fajnie, żeby jakby sama soczewica miała swój słony aromat, dzięki temu jakby sos sojowy zostanie wypity przez nasze warzywa. W międzyczasie, kiedy zagotowuje nam się woda, kroimy nasze warzywa. Cebulę, okrajamy końcówkę, tego użyjemy na przykład do dekoracji. Kroimy ją na pół, odkrajamy korzeń. Tu tak samo i kroimy w piórka. Następnie marchewka. Tak naprawdę ją tylko wyszorowałem bez obierania. Dzięki temu mam wszystkie wartości odżywcze, które są skumulowane właśnie w tej skórce, a jest ich tam najwięcej. Kroję ją tak naprawdę na jakieś słupki. Te dwa kawałki możemy wrzucić do wody, w której będzie soczewica, wtedy nadamy jej dodatkowego aromatu. Teraz bierzemy się za czosnek, czyli dwa ząbki, obieramy ze skórki. W międzyczasie zagotowała nam się woda, dlatego biorę moją soczewicę, otwieram i wsypuję. I oprócz tego soczewicę żółtą. Całość będzie nam się gotowała około 10 do 15 minut, w zależności od tego, jaki stopień miękkości Wam smakuje najbardziej. Dlatego widzimy się po tym czasie. Po około 3 minutach od zagotowania się wody dajemy na patelnię nasze warzywa, tylko najpierw potrzebujemy trochę tłuszczu. Następnie cebula. I od razu marchewka. Nasze pieczarki przekładamy do miski, a na desce zaczynamy kroić schab. Schabik kroimy tak naprawdę na cienkie plastry. Mojego schaba muszę posolić. Do naszego schabu dodajemy ostatnią rzecz, czyli zgnieciony ząbek czosnku. Całość zalewamy odrobiną oleju, mieszamy, zostawiamy na około 3 minuty, aby pieczarki nam się jeszcze przesmażyły i soczewica zdążyła dojść. W tym momencie do naszych warzyw, czyli po tych 3 minutach, dodajemy sos sojowy. Ja mam tutaj takie 10 ml pojemniczki, czy 15, dlatego dodam na spokojnie dwa takie, czyli odpowiednich około 2 łyżek soli. Wiecie co? Nawet 3. W tym samym momencie dodaję moją wieprzowinę. Dobra, na tym etapie dodaję już soczewicę. Nie przejmuję się wodą, dlatego że ona mi dosłownie w sekundę wyparuje, bo całość smażę na najwyższej możliwej mocy. Całość chwilę ze sobą gotuję, aż nadmiar wody mi odparuje i na sam koniec dodaję odrobiny masła. Masełko. I muszę je wmieszać w coś potrawy. Oprócz tego odrobina masła orzechowego. Dobra, kiedy nasza potrawa jest już prawie gotowa, dodajemy na sam koniec ostatni składnik, czyli szpina, który tak naprawdę potargamy w swoich dłoniach. Coś mieszamy. I danie mamy gotowe. Tak naprawdę bierzemy tylko talerz i wykładamy naszą porcję.
Na wykończenie tak naprawdę odrobina rzodkiewki. I posypujemy świeżymi ziołami, w tym wypadku bazylia z kolendrą. Moje azjatyckie danie prezentuje się w ten sposób. Stir fry może to nie jest, ale naprawdę rewelacyjnie smakujące danie w stylu azjatyckim już tak. Masło orzechowe naprawdę fajnie uzupełnia schab wieprzowy, a całość ziół i rzodkiewki jest naprawdę idealnie świeżym wykończeniem. Jeżeli chcesz więcej przepisów i więcej inspiracji, zostaw sobie na tym kanale i wpadaj już w przyszłym tygodniu na następny odcinek. Pozdro!